Dzień dobry, kochani. Ja już od rana w kuchni. Max dzisiaj wraca do domu, więc postanowiłam zrobić coś bardzo dobrego dla niego, a wiem, że bardzo to lubi, więc trafia się okazja, dlaczego nie. Tym razem nie będzie na słodko, a będę przygotowywać kato i tak sobie pomyślałam, że dam wam również na niego przepis. Więc tak, potrzebujecie kilograma ziemniaków, które oczywiście musicie ugotować. Połowę mozzarelli wędzonej, jedno opakowanie mozzarelli takiej zwykłej, ja tutaj mam mini kulki, bo one najlepiej się u mnie sprawdzają, dwa surowe jajka, szynkę konserwową, salami włoskie najlepiej, dwa jajka na twardo, odrobinę pietruszki, pół szklanki mleka, jedną łyżkę masła, bułkę tartą, gdzieś około 100 gramów startego parmezanu. No i będziecie potrzebować praskę do ziemniaków, a to wszystko będzie na taką tortownicę, która ma chyba z 22 cm średnicy. Także zabieramy się do roboty i jak wspomniałam, pierwsze co robicie, gotujecie wasze ziemniaki. Ugotowane ziemniaki musicie dobrze, jakby to powiedzieć, przemielić przez tą praskę. Wygląda to mniej więcej tak. A w oddzielnym rondelku rozpuszczacie sobie masełko, do którego później wrzucacie mleko i chwilę to podgrzewacie, żeby było ciepłe. Do ziemniaków dodajecie parmezan, ale zostawcie sobie go odrobinę, żeby później to wszystko posypać. Dużo pieprzu, jeżeli lubicie takie bardziej nie tyle pikantne, ile dobrze przyprawione. I teraz dodajecie mleko razem z tym masełkiem. Oj. Wbijacie teraz jedno jajko i dokładnie wszystko ze sobą mieszacie, żeby wyszła wam taka fajna kremowa masa. Gotowe. Wygląda to trochę jak pire. Na początku wam podałam, żeby zużyć dwa surowe jajka. Widzicie, jedno mi tutaj zostało, ale myślę, że spokojnie wystarczy nam jedno. No i teraz następna część, dodawanie tych właśnie składników. Masa jest już gotowa, zobaczcie jak to fajnie wygląda. To teraz przygotowujecie sobie tortownicę. Musicie ją wysmarować masłem i wysypać bułką tartą. No i co? Przekładamy to teraz do naszej tortownicy. Prawda, że wygląda to pięknie? No to teraz posypujemy całość odrobiną bułki tartej, odrobiną pieprzu i resztką naszego parmezanu. Tak przygotowane ciasto wkładacie do piekarnika na 200 stopni na godzinę. I będzie gotowe. Potem pokażę wam, jaki będzie efekt końcowy. A ja teraz idę się szykować. No dobra, kochani, ja już się wyszykowałam. I chciałam wam powiedzieć, że wpadłam na pewien pomysł. Ponieważ często piszecie mi w komentarzach pod filmami i nie tylko. Pytacie się o przepisy, których często nie możecie właśnie znaleźć gdzieś tam w tych moich vlogach. Nie zakładam kanału o gotowaniu, natomiast wpadłam na pomysł, że założę specjalny folder na Facebooku, na fanpage'u, gdzie będę wam wrzucać przepisy. Czyli wszystkie te przepisy, które do tej pory wam pokazałam i te, które będą nowe, będziecie mogli tam znaleźć. Także zapraszam was bardzo serdecznie na mojego Facebooka. No i oczywiście, tak jak wspominam, tam będą te wszystkie przepisy. A jak widzicie, już jestem gotowa. Idę teraz sprawdzić, jak moje kato. Macie ochotę zobaczyć, jak wyszło? I co wy na to? Zobaczcie, tutaj zrobiła się taka chrupiąca skórka na wierzchu. A tu wam pokażę może w ten sposób. Tutaj mamy właśnie te nasze ziemniaki, mozzarella się rozpuściła, jajko, wszystkie składniki. No wygląda to przepięknie. Pachnie niesamowicie w domu. No, to teraz pozostaje mi tylko poczekać, aż ostygnie i będzie można kroić. No i oczywiście, tak jak zawsze, proszę was, żebyście, jeżeli zrobicie, to dajcie znać, jak wam wyszło. No i czekam na wasze zdjęcia. Plusem dzisiejszego dnia jest przesyłka. Nie ma nic lepszego jak kurier z samego rana, więc od razu zrobię z wami open box i pokażę wam, co do mnie przyszło. Mam nadzieję, że odgłosy w tle nie będą wam przeszkadzać, bo oczywiście sąsiad wierci kolejny dzień.
No niestety. A w ogóle w salonie i w kuchni mam strasznie ciemno, więc musiałam się z tym przenieść tutaj do sypialni. No to co, otwieramy? I gotowe. Co my tutaj mamy? Fixer. Powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa tego produktu i może jeszcze dzisiaj zabiorę się za jego testowanie, bo ciekawi mnie taka opcja, kiedy marki kosmetyczne produkujące głównie produkty do pielęgnacji tworzą kosmetyki do makijażu. Więc zobaczymy, jaki będzie ten fixer. Rany, ten sąsiad mnie chyba dobije. Dobra, drugi produkt to mam tutaj kremowe serum do ciała regenerujące, algi morskie. Fajny, duży. I do tego mam też algi morskie, mleczny olejek regenerujący. Z tego co się orientuję, to jest to nowość. Wszystkie te produkty to jest nowość marki Bielenda. I tam jest chyba jeszcze z tych nowości wyszedł jeszcze jeden taki mleczny olejek, ale troszeczkę inny, nie regenerujący, tylko jakiś, no jakoś inaczej on się nazywał. I wyszła też cała seria podkładów. Także zobaczymy, jak to się sprawdzi i na pewno dam Wam znać. No dobra, zabieram się teraz za ogarnięcie szafy w przedpokoju. Trochę tego jest. Ale może znajdą się nowe rzeczy na wyprzedaż u mnie na blogu. No, zobaczymy, jak to się wszystko dzisiaj ułoży. No i proszę, skończyłam sprzątać w szafie, ale niestety znowu zrobiło się ciemno. Ale tak szybko pokażę Wam, jak to wszystko wyszło. O, tak. Muszę dokupić jeszcze pudło takie przezroczyste na te moje emu, żeby gdzieś je ulokować. Takie pudło, o, jak tutaj widzicie. I dokupić jeszcze kilka tych przezroczystych pudełek małych. Teraz pozostaje mi tylko umyć szybę, doczyścić drzwi i gotowe. A w domu pojawił się kolejny akcent wiosenny, świeży, no i trochę słońca się przyda, jak zawsze. Dobra, słuchajcie, wyszłam z domu, bo przecież u mnie w tych warunkach to nie da się wytrzymać. Ale tak na poważnie to jestem w tej chwili przed bankiem, bo muszę wymienić trochę drobniaków, które się u nas uzbierały w skarbonce. No i muszę teraz zrobić też parę małych zakupów, kupić tam rzeczy dla kotów i tak dalej, zanim Massimo wróci do domu. Także chcę załatwić wszystko jeszcze właśnie przed jego powrotem. No, także jeszcze się rozejrzę może w Rossmanie, który mam tutaj pod domem, zobaczymy, czy jest coś ciekawego i na pewno odezwę się do Was już później. Dzień dobry! Kto Cześć, wrócił witam. Do domu? Wracamy do domu! Wreszcie! Ciga! Kubki jedne, no. Allora. Co tam? E questa è una presente della Tebbia. La mini. Perché hai fatto la brava tutta la settimana. Ale poczekaj, no. Mów po polsku, bo tak to nikt cię nie zrozumie. Co ty mi tam kupiłeś? O, jakie ładne. Dlaczego ty jesteś bardzo dobry taki tydzień? A, byłam grzeczna, o to ci chodzi. Ojej, jaki fajny. To jest bardzo ładnie. Z kapturem? Jeśli ty chcesz zobaczyć, poczekaj chwileczkę. Poczekaj ten materiał, zobaczcie. To po bello, no. bello. Poczekaj ta chwileczkę. Co tam masz z telefonem? Co masz tutaj? Zobaczcie, foto. Co mi przywiózł z wyjazdu. Tutaj foto, gdzie? A, tam jest. Poczekaj, kamerę. Gdzie kamerę? U no, ale wejdź najpierw. Kamerę. Momento. Tutaj. Co tam masz na mnie? Widzisz. A, z manekina. No patrzcie, to, jest, to się nazywa dopiero prezent widzicie, od męża. Taki piękny, tak? No, zobaczcie co on jest come bello, così, guarda. Dziękuję. Wiesz, questa per la primavera. Ta primavera, to można już teraz do Italia, zakładać. Jeśli idziemy do Italii, to zobacz, kurtki na... No tak, że mogę założyć kurtkę. Come bello! To fate pure la foto di manichino. Dziękuję! No patrzcie, widzicie jaką mi niespodziankę zrobił? Prezent dostałam od niego. Kochany! Ale słyszeliście co powiedział? Za to, że byłaś grzeczna cały tydzień. No, super! Ale się błyszczę. Słuchajcie, nałożyłam sobie właśnie chyba maksimum produktów, kosmetyków na twarz, ile się dało. Nie, tak poważnie, to testuję nowe serum i widzę, że... O,
że błyszczy się na maksa, ale jeszcze się mi nie wsiąknęło. W każdym razie chciałam wam tylko powiedzieć, że po powrocie z Massimo siedzieliśmy sobie, gadaliśmy, rozmawialiśmy o całym tygodniu, jak minął, co się działo, co się nie działo. Massimo teraz poszedł już spać, bo był bardzo zmęczony podróżą i no, oczywiście no, musiał sobie odpocząć. Zresztą ja wam opowiadałam o tym, że jak on wraca, to robi tych kilometrów i ja nie za bardzo lubię go później jakoś tam specjalnie męczyć, także nie zdążył się z wami pożegnać, ale na pewno zobaczycie się z nim w jutrzejszym vlogu. Także mam nadzieję, że spędziliście dzisiaj miło czas. No i oczywiście zapraszamy was jutro. Buziaki, pa!